No hej chłopy. No hej, hej. Dzisiaj jesteśmy w Proszowicach. Który to cię mamy? 27. Ja jestem z synem. No i będziemy tutaj latać. Troszkę trawa już dość wysoka. Wiaturku nie ma, ale ja się troszeczkę boję. W zasadzie się waham, czy się wybierać jednak, bo te chmurki tutaj się troszeczkę jednak zaczęły wypiętrzać. I startuje zaraz Rafał. Kompletny brak wiatru. A zobaczcie, jak to startuje. O! Ale Rafał co, czy nie ubiegłeś po prostu, tak? Po prostu dupa nie biegasz. Dupa nie biegasz. No ale co, no nic się nie stało, napęd masz mocny. Przysiadłeś se na tyłku i tyle, nie? A tu startuje jeszcze Janusz, po dłuższej przerwie, bo miał problemy z kręgosłupem. Pierwszy jego start będzie w zasadzie po leczeniu. Miejmy nadzieję, że będzie ok, wszystko. Da radę. Zobaczymy. Oj, niestety. Nic. Janusz, bo nie było powietrza w ogóle. Rafał, powiedz mi, czy to jest tak, że to są takie dni trudne w życiu pepeganta? Nie, kiedy jest 36 stopni, nie ma wiatru? Nie są trudne. Tylko co? Codziennie. Właśnie. Jeszcze na próbę. Daje. Miał spadek mocy, to już. Może dlatego będę. Peter miał rację, że nie przyjął cię. Nie, Peter. Wyczuł temat. Nie ma szans. No i Rafał jeszcze raz będzie był start. Kompletna flauta, zmienne kierunki. Miejmy nadzieję, że mu się uda. Wow! Poszedł. Ledwo co, ale poszedł. Janusz będzie jeszcze raz pływał start. Troszkę zaczął podwiewać wiaterkiem. Ale obawiam się, że to może być związane właśnie z tym cebekiem, który tam jest na horyzoncie. Rafał tam wprawdzie lata, ale to ewidentnie idzie wałek burzowy. A cebek widzicie, pięknie się tutaj rozrasta. A tam jest schowany trochę. No to mamy kolejnego cebeka. Kiedy sobie powiedziałem, że w takich warunkach latał nie będę. Po prostu się boję i nie będę latał. Także dzisiaj odpuszczam. No i startuje Janusz, druga próba. Teraz mam troszkę lepszy wiaterek, powinno mu się udać już. Czyni cuda. Taki zadowolony. Dawno nie lata. Przez ten kręgosłup.
szybki dobieg.